kibicowałem temu, kiedy wykuwała się ta współpraca i to było porozumienie zarządu CCC SA i Stowarzyszenia UNICEF. Zostałem zaproszony do wsparcia projektu w momencie, kiedy on już był podpisany, ale wsparcia w tym zakresie, by stał się on jak najbardziej sportowy. By rzeczywiście było słychać o tym, co robi grupa, by te dobre kilometry, błękitne kilometry budziły wyobraźnię i by wciągały jak największą liczbę fanów również do tej całej gry ze strony kibiców CCC Teamu. Taka jest moja rola. Ambasadorem UNICEF-u się nie bywa, się jest. W związku z tym tutaj się poczułem troszeczkę jakby podwójnie zaproszony. Ja sam, będąc sportowcem wyczynowym, niejednokrotnie czułem się jakimś bohaterem lepszej sprawy, kiedy podejmowaliśmy takie inicjatywy. Uważam, że każdy z nas ma potrzebę takiej misji osobistej. Ona się może na pewnym etapie przejawiać chęcią zdobywania medali. To jest hymn, barwy narodowe, to jest ambasadorowanie swojemu krajowi. Ale w którymś momencie też wydaje mi się, że wszyscy chcą być takimi troszeczkę rycerzami pieczęci pewnej dobrej sprawy, strażnikami tej pieczęci i chcemy się tym dobrem dzielić innym. Ja to nazywam troszeczkę takim ciepłym i puchatym, które dajemy innym. Jak dajemy go dużo i od siebie, to to wszystko dobrze wraca i nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, że musi do nas wrócić, to sami się z tym czujemy lepiej, a chyba dobrze jest czuć się lepiej i czuć się potrzebnym.